9 lat więzienia, taki wyrok usłyszał 23-letni mężczyzna, który 2 lata temu zaatakował pracownicę jednego z rzeszowskich klubów. Uderzał drewnianą pałką w głowę i gdyby nie szybka reakcja przechodzącego obok żołnierza, kobieta mogłaby nie przeżyć napaści. Sąd okręgowy w Rzeszowie zdecydował też, że sprawca ma zapłacić swojej ofierze 25 tysięcy złotych odszkodowania. Za usiłowanie zabójstwa Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał 23-latka na 8 lat więzienia. Kolejny rok doliczył za inne przestępstwa, m.in. groźby i naruszenie nietykalności cielesnej. Mężczyzna zaatakował w jednym z lokali w okolicy dworca kolejowego w Rzeszowie. Był jego stałym bywalcem, przychodził tam grać na automatach, a swoją ofiarę, pracownicę klubu, znał z widzenia. Krzyki kobiety usłyszał przechodzący obok lokalu żołnierz 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Zauważyłem kobietę, która leży na ziemi i woła o pomoc. Była bita przez tego oprawcę i w tym momencie kobieta, widząc otwarte drzwi tego lokalu, wyszła z tego lokalu, uciekła krzycząc o pomoc. Gdyby nie reakcja żołnierza, kobieta mogłaby nie przeżyć napaści. Sprawca zadał jej kilka ciosów drewnianą pałką w głowę. Potem zaczął dusić. Jak ustalili śledczy, zaatakował, bo jak twierdził, automat nie wydał mu 50 zł. Za usiłowanie zabójstwa 23-latek trafi do więzienia na 9 lat. W ramach zadośćuczynienia ma też zapłacić swojej ofierze 25 tysięcy złotych. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.